Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się w gminie Sianów. Tam jak zawsze sporo tematów. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest burmistrz gminy i miasta Sianów, pan Maciej Berlicki. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy może najpierw od tego, co widzimy za panem, a widzimy plan nowego osiedla, nowych bloków, które powstaną w Sianowie i to z pomocą programu Mieszkanie Plus. Gdyby pan mógł powiedzieć o tym programie, na jakim teraz jesteśmy etapie i jakie kolejne kroki przed wami? Dość etap takiej finalizacji, można powiedzieć. Za mną faktycznie konkretna wizualizacja, dokumentacja, pełna dokumentacja techniczna powstała pod koniec zeszłego roku. Zaraz po tym nastąpił wybór wykonawcy przez spółkę w Warszawie jeszcze, bez naszego, znaczy z naszym udziałem, natomiast bez jeszcze udziału finansowego, czy bez zniesienia aportu nieruchomości. Kilka dni temu, w środę, czyli przedwczoraj, podjęliśmy uchwałę, radni podjęli uchwałę między innymi o wniesieniu aportem nieruchomości gruntowej, na której ma powstać te 7 budynków, plus 66 złotych wkładu finansowego, pieniężnego, ponieważ końcówka wyceny nieruchomości to było 34 złote, a udziały są 100 złotowe, więc dopełniliśmy udziały, to jest ponad 930 tysięcy złotych. No i teraz w przeciągu 2-3 tygodni, bo uchwała musi być opublikowana, 14 dni musi minąć, więc po tym czasie wniesiemy aportem tą nieruchomość do spółki MPR Sianów i spółka będzie mogła już wykonawcy formalnie przekazać plac budowy, na którym powstanie 7 budynków z pełną infrastrukturą. Co ważne, 7 budynków, które będą wykończone pod klucz. 168 mieszkań, więc taka no, niebywale duża ilość mieszkań oddanych pod klucz. Termin to 24 miesiące, więc myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, bo my tu mówimy zawsze o terminowym wykonaniu zadania, ale przecież różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast plany są takie, żeby za 2 lata, mniej więcej za 2 lata, te budynki mogły być oddane do użytkowania, a co za tym idzie w pierwszej połowie 2023 roku, żeby były zasiedlone. Mhm. Te budynki przeznaczone są dla jakiej grupy społecznej? Dla osób, które są niezamożne, takich osób, które mogą starać się o mieszkania komunalne? To będą mieszkania własnościowe czy na wynajem? Jak to wygląda? Program Mieszkanie Plus zakłada mieszkanie oczywiście na wynajem, natomiast opcja ta nasza, bardzo dobra cenowo, to będzie opcja z dojściem do własności, więc myślę, że osoby, które starają się o mieszkanie komunalne, tak, bo przecież widzimy, że w naszym społeczeństwie mimo wszystko i najniższa krajowa rośnie i rosną te naturalne zasoby finansowe, natomiast na pewno nie jest to mieszkanie dla osób biednych, czyli tych, które też nigdy nie mogłoby się starać o swoje mieszkanie z kredytu, czyli tych, którzy starają się o mieszkanie socjalne. Powiem inaczej, cena za budowę metra kwadratowego, bo to też jest ważne, to jest około 3800 zł, co jak na obecne warunki jest rewelacyjną ceną, bo widzimy, że na rynku było 5-6 tysięcy metr kwadratowy. I nie mówiąc oczywiście o konkretnej stawce czynszu z dojściem do własności, bo nie chcę tutaj, my mamy wstępne wyliczenia, natomiast nie chcę już teraz mówić, jaka to będzie kwota, natomiast mogę powiedzieć, że 50-metrowe mieszkanie to będzie znacznie, znacznie mniej niż gdyby ktoś brał kredyt, musiał mieć wkład własny i płacić czynsz. Bez mediów oczywiście te 50-metrowe mieszkanie z dojściem do własności, jeszcze raz to podkreślam, czyli tym będzie już spłata kredytu jakby, 30 lat będzie to trzeba spłacać, bo takie jest zobowiązanie, jak zresztą każdy kredyt. To będzie troszeczkę, przy 50-metrowym mieszkaniu może być troszeczkę ponad 1000 zł, więc proszę sobie wyliczyć, czy ktoś biorąc kredyt, spłaci kredyt, będzie płacił czynsz, to może być taka kwota, więc myślę, że to nie jest dla osób bardzo zasobnych. To często jest dla tych, które są finansowo zdolne do spłacenia, wynajmują mieszkania lub chciałyby kupić, ale nie mają zdolności kredytowej. Banki tym bardziej utrudniły teraz, więc to jest idealny moment na tego typu budownictwo, bo jest trudniej o kredyt, jest większy wkład własny. Często też jest problem przecież w obecnych czasach z umowami na czas nieokreślony, więc tutaj myślę, że idealnie wpisujemy się w moment, w którym tak duże osiedle może powstać dla mieszkańców, przede wszystkim w gminie miasta Sianów,
ale ja zakładam, że tak dużego zapotrzebowania lokalnie tutaj w naszej gminie aż może nie być, to jest 168 mieszkań, więc wydaje mi się, że też będziemy zachęcać osoby, które nie mają zaspokojonych swoich potrzeb mieszkaniowych z gminnością. Mhm. Niedawno byliśmy w Bobolicach też na podobnym materiale, bo tam była podpisana umowa z Krajowym Zasobem Mieszkaniowym i tam na tej konferencji, na tej uroczystości podpisania tej umowy pani burmistrz Brzoza mówiła, że wcześniej wycofała się z programu Mieszkanie Plus, bo tam jednak ten montaż finansowy był niekorzystny dla gminy, zdecydowała się na inne rozwiązanie, jednak tutaj w przypadku Sianowa zostaliście przy tym Mieszkaniu Plus. Oczywiście Krajowy Zasób Nieruchomości i ten nowy pomysł na budownictwo mieszkaniowe był przez nas też rozpatrywany. Ja nie wiem, bo ja słyszałem o innej opinii, że niestety Bobolice nie zostały zaakceptowane przez PFR Nieruchomości jako miejsce, w którym mogły powstać Mieszkanie Plus, ale mogę nie mieć danych, więc jeżeli się mylę, to przepraszam. Natomiast wyliczyliśmy i oczywiście też czas, bo nowy sposób, nowy pomysł, to pewnie kolejne 2, 3, może 4 lata. Ja oczywiście życzę wszystkim, żeby każda gmina swoje potrzeby mieszkaniowe realizowała w jak najszerszym zakresie. Natomiast nie chcieliśmy czekać, biorąc pod uwagę, ja ostatnio rozmawiałem z pewnym burmistrzem spod Tarnowa, który na etapie po przetargu już też zrezygnował z programu Mieszkanie Plus, miało być wybudowane tam osiedle na około 90 mieszkań. Natomiast tam ceny poprzetargowe to było około 6 tysięcy za metr kwadratowy. Biorąc pod uwagę taką cenę, ten czynsz byłby bardzo wysoki. U nas ta cena jest bardzo atrakcyjna. My też sobie dawaliśmy furtkę rezygnacji w momencie, gdybyśmy przeanalizowali, że to jest za drogo. Wychodzi na to, że w naszej sytuacji nie jest to za drogo, ale ważne też jest, że ludzie czasami nie chcą czekać jeszcze rok, 2, 3, 4, 5. Ważne jest jeszcze co innego. Nie jest do końca jasne. My podpisywaliśmy listy intencyjne i pierwsze dokumenty w ramach Mieszkania Plus, tak jak mówię, ponad 3 lata temu. Gdybyśmy teraz mieli zrezygnować i wchodzić w kolejny program, jeszcze raz życzę, żeby on był realizowany świetnie, bo te potrzeby mieszkaniowe dla wielu Polaków lokalnie czy w kraju są niezaspokojone w znacznym stopniu i potrzeby są ogromne dla każdego programu, natomiast chyba czekanie w naszym przypadku przy tak akurat dużej zbieżności, jeśli chodzi o ceny, nie miało już sensu. Poza tym, gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że akurat w ramach Mieszkania Plus dodatkowo mamy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na doprowadzenie do miejsca, to też warto powiedzieć, że to jest za osiedlem Słowackiego, mieszkańcy Sianowa wiedzą, jest taka potężna łąka. Doprowadzimy wodę, kanalizację, drogę, więc jakby to nie będzie już nasz koszt w znacznym stopniu z dofinansowaniem, więc jeżeli mielibyśmy zrezygnować i realizować pojedynczo, realizować z wkładem własnym za kilka lat plus media, na które być może nie uzyskalibyśmy nowego dofinansowania, a z tego nie moglibyśmy skorzystać, gdy nie będzie budynku. Trochę nakomplikowałem. Ja wiem, o czym mówię. Osoby, które nie muszą rozumieć programów operacyjnych, muszą mi uwierzyć. To by się złożyło na sytuację, w której byłoby znacznie drożej i może powstałby jeden, może dwa budynki, bo tak program Krajowego Zasobu Nieruchomości na tę chwilę funkcjonuje, że zbiera się ileś gmin, które w jednym rzucie mają wybudować, stworzyć spółkę i wybudować w różnych miejscach po jednym, może po dwa budynki. My tu mamy 7 budynków. I ogromny zastrzyk. Mhm. Dobrze, to przejdźmy do innego tematu. Odbyła się uroczystość, oczywiście inna niż w poprzednich latach, w innej formie. Chodzi o rybogryfy. Nie było gali, nie było koncertu, ale były nagrody. No i także w tym roku te nagrody powędrowały do konkretnych osób, które sobie na to po prostu ciężką społeczną i nie tylko pracą zasłużyły. Jakby dwa elementy, bo oczywiście nie będę, chyba że pan redaktor będzie pytał, konkretnie wymieniał wszystkich nagrodzonych, choć może warto z drugiej strony. Ale po pierwsze, warto wspomnieć, że Sianów ma 678 lat. Wczoraj to był dokładnie dzień, w którym obchodziliśmy 678. rocznicę nadania praw miejskich. Rybogryf to jest nasz symbol, który zresztą jest też za mną w rogu.
I to jest najlepszy dzień. No niestety pandemia spowodowała, tak jak pan redaktor stwierdził, że nie mogliśmy zrobić to w tak uroczysty sposób jak zwykle, ale zrobiliśmy w inny, w uroczysty, podzieliliśmy to na jakby trzy części i jednak powiem, bo to warto kolejny raz podkreślić, to są nagrody rozwojowe. Tym razem to pan Piotr Zieliński, 20-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne, nie tylko sianów, ale też koszalin. To Grzegorz Józefowicz, wręcz 90-letnia tradycja związana z konkretnym miejscem, gdzie ma swój zakład fryzjerski, ale z drugiej strony tradycja z ojca na syna, więc też już wiele lat jego ojciec, syn. Trzecia nagroda to high school, szkoła językowa. To też rewelacja w Sianowie, bo jest to szkoła, która ma swoje filie i w Koszalinie, i w Darłowie, ale metody nauczania i publikacje czy nauczycieli, czy właścicieli szkoły, nawet w New York Timesie, nagrody ogólnopolskie, więc nie tylko te lokalne publikacje, też w Rzeczpospolitej, tu lokalnie w Polsce, więc no, to są przedsiębiorcy, których warto nagradzać. Nagrody sportowe, tu zawsze mamy duże osiągnięcia sportowe, zawsze jest, zresztą w każdej dziedzinie jest kogo wybierać, ale tym razem zrobiliśmy troszeczkę inaczej. Nie najważniejszy był medal, a w dużym stopniu pewna promocja sportu w niektórych elementach. Powiem tak, z jednej strony mamy piłkę nożną juniorów starszych Wiktorii, którzy pierwszy raz po wielu latach grają w Lidze Wojewódzkiej, mieli dobrą końcówkę rundy jesiennej, ale mierzą się z drużynami ze Szczecina, ze Świnoujścia, z Koszalina, Kołobrzegu, więc dużo wyższy poziom niż Mały Sianów. Dawno w takiej lidze nie grali, więc to jest świetna sprawa, świetna przygoda dla chłopaków, ale też promocja piłki nożnej w Sianowie. Z drugiej strony mamy Roberta Kowalczyka, który przez wiele lat jest związany z badmintonem, a tutaj nagrodę otrzymał za promocję Sianowskiej Piątki, czyli piątki do biegania w lesie, natomiast on tam przebiegł maraton. 39 sekund zabrakło mu do złamania granicy 4 godzin, więc bardzo dobry czas. Więc z jednej strony ogromny wyczyn, z drugiej strony promocja leśnej piątki. Ostatnia, trzecia trafiła do Spartakiady przedszkolaków, sportowego wydarzenia od wielu lat promowanego przez panią dyrektor, gdzie nie tylko dzieci bawią się sportem, bo to trzeba nazwać zabawą, ale wciągani są też, czy angażowani bardziej są też rodzice, którzy też muszą uczestniczyć w niektórych rywalizacjach, czy elementach tej rywalizacji sportowej. No znowu w tym roku w lutym nie mogliśmy tego zrobić, ale chyba nie ma lepszej promocji sportu, czy rekreacji nawet bardziej niż małe dzieci, ale razem z rodzicami. No i w końcu trzecia kategoria, kategoria społeczna. Tutaj dwa sołectwa. To też pokazuje, że nie jest to nagroda sianowska, a też gminna. Pani Alina Rutkowska i pan Tomasz Sadowski, to jest odpowiednio Kłos i Węgorzewo, najbardziej aktywne w tym momencie, jeśli chodzi o takie działania aktywizujące mieszkańców, zmieniające wieś oddolnie. No i trzecia, to powinien być super rybogryf, nie wręczamy zazwyczaj takich, ale powinien być super rybogryf, bo to jest Mariusz Zimnowłoski, o nim była już mowa w TV Max, natomiast niepełnosprawny chłopak, który przepływa całą Polskę wszerz na kajaku po to, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim, nie, to jest z jednej strony sportowe osiągnięcie, ale przede wszystkim potraktowaliśmy jako społeczne, dlatego że on swoją wyprawą chciał zwrócić uwagę na problemy niepełnosprawnych, szczególnie głuchoniemych, tak jak Mariusz, na problemy ze znalezieniem pracy. Akcja pokazywana w wielu mediach, też przecież w telewizji Max, więc coś niebywałego. I to ja wymieniłem to prawie na jednym tchu. Moglibyśmy tych nagród wymienić dużo, dużo więcej. To wszystko dzieje się w małej gminie Siano. Rzeczywiście tych mieszkańców, którzy zasługują na wyróżnienie w gminie Sianów, nie brakuje. Dziękuję panie burmistrzu za wizytę, taką wirtualną, ale zawsze, i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dzisiaj gościem w programie Tło Wydarzeń był burmistrz gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki. Do zobaczenia.